Wczoraj światło dzienne ujrzał utwór, nowy utwór Edyty Górniak, który współprodukował Donata, na słowa napisała Cleo. Nie wiem, czy miałeś szansę posłuchać tego kawałka, ale ewentualnie czy jest szansa, żebyś nam go ocenił? Oczywiście, wiesz, ja śledzę nowości muzyczne na rynku polskim, tym bardziej, że sam staram się wejść w to środowisko, a nie jest to łatwe, jak wiemy. Rzeczywiście bardzo mocno czuć tam, że się tak kolokwialnie wyrażę, wpływy Cleo i Donatana. Jeżeli chodzi o Edytę, no bez dwóch zdań, bez dyskusji, nie jest polską diwą i uważam, że nawet gdyby zaśpiewała 100 lat w nowej wersji, to byłby mega hit, no to trzeba jej przyznać. Tyle, że fani są trochę zaniepokojeni, bo jednak tutaj Donatan, Cleo, jeszcze ponoć wpływ finansowy na ten utwór miał Lewandowski i ponoć nie słychać tego takiego przepychu i współtworzenia w tym utworze. Jak ty byś to ocenił? Wiesz co, nie wiem. Ja nigdy nie, słuchając muzyki, nigdy nie słyszę tam pieniędzy. Wiesz, ja na swojej produkcji nie wydaję wielkich kwot i też nie mam jakichś gigantycznych sponsorów. Natomiast w muzyce tak naprawdę chodzi o jakość. No nie jest to rodzaj muzyki, którego ja namiętnie słucham. Natomiast myślę, że absolutnie z powodzeniem będzie to radiowy hit.